Halo, halo. Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby. W dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie. Co by było gdyby Emma wystąpiła w pierwszym sezonie? Zapraszam do oglądania. Emma, jak pamiętacie, jest studentką prawa. Udział w wyścigu bierze ona na poważnie i trzyma się wytyczonych tam zasad. Gdy chłopak z nią zerwał, poprzysiągła sobie, że będzie się od nich trzymać z daleka, aż do momentu, kiedy nie poznała Noah. Jest ona totalnym przeciwieństwem swojej siostry Kitty. W wariackim wyścigu radziła sobie całkiem dobrze, bo prawie wraz z siostrą doszły do finału. Niestety źli i podli łyżwiarze uniemożliwili im dojście do finałowej dwójki. Trochę swojego wycierpiała w wariackim wyścigu, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Więc teraz zadajmy sobie pytania. W jakiej drużynie by była? Obstawiam, że susły i być może już w pierwszym sezonie Emma zmieniłaby lekko charakter naszego wtedy dość bucowatego Noah. Jak daleko by zaszła? Cóż, wydaje mi się, że dość daleko. Emma byłaby w susłach najmocniejszym ogniwem, a przynajmniej tak mi się wydaje. Czy Heather maczałaby palce w jej eliminację? Na pewno. Heather wyczułaby mocną konkurencję, więc robiłaby wszystko, by Emma opuściła jak najszybciej program. A wy, co sądzicie o Emmie w pierwszym sezonie? Dajcie znać na dole, to by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. I udostępnijcie ten film tak, aby mógł się rozprzestrzenić i kanał mógł iść do góry. Na razie, trzymajcie się i cześć.